pogoda taka nie całkiem zaciekawa. Trzeba iść do pracy. Dzisiaj jedziemy SKM-ką. Nowości, zmiany, tak, zmiany w życiu są fajne, potrzebne, więc czasami trzeba się przejechać środkiem komunikacji miejskiej, zobaczyć jak się pozmieniało miasto od tamtej strony. Wczoraj przyjechał do mnie kolega z Gdyni, chciał mi dać bilet, bo też dawno nie jechał SKM-ką i tymi swoimi środkami komunikacji mówi: patrz, mam bilet, chcecie taki? U was takich nie ma. Wielu z was już pewnie teraz jest po swojej pierwszej kawie. Kawę pijemy po to, żeby się pobudzić do pracy, obudzić. Nie ma słońca, no to tym bardziej kawa musi być, kiedy jest z rana, nie? Kawa wbrew pozorom jest bardzo szkodliwa. I mam tu takiego małego ćmyka sobie zrobiłem właśnie, specjalnie rano. Żeby zobaczyć, sprawdzić jak to jest, czy to faktycznie działa w ten sposób, że rano wstajesz zamulony kupą jeszcze wszystkim. A to chyba jest zaraz praca i zamiast kawy jointik, nie? Taka ciekawostka. No i zaraz zobaczymy. Wsiadam do SKM-ki. Zobaczymy, czy wszyscy będą się na mnie patrzeć. Robimy mały test. Kupuję sobie bilet. Krótko i na temat mam problem, żeby to zrobić. Emil zrobił. No. Emil szalto. Się uda. Poszło nawet w miarę sprawnie. Z każdej strony chcę nas wykończyć. Tak. Z każdej. Bardzo. Chodź ze mną, pójdź tą drogą. Pokażę ci świat. Tam gdzie zwykłego myśli śmiertelnika nie dochodzi. Ile do nas przyjdzie. Chyba też nauczyłem kupować bilety na FKM-kę. BD jest bezpieczne. Sądzę, że tak, bo jestem na peronie, nie mam myśli samobójczych. Jest jak jest, lepiej może być. Ciężko opisać słowami, co to się teraz dzieje. Coś mogę powiedzieć. Morda. I słuchaj. Każdy ma ten moment, że myśli, że to koniec. Ma dość, poddaje się, dupa. Ale to nie tak, tarak. Jeśli oni tego chcą, trzeba spiąć dupę, iść do przodu. Jak działa CBD z rana? Czy jest dobre? Jak działa CBD? Między innymi zatrzymuje proces starzenia się organizmu. Kupując fajki teraz w sklepie, gościu się mnie pytał, czy mam 18 lat. Nie, zrobił to ogólnie dla beki na pewno, bo widział czapeczkę. Więc czai jarzy temat i ogólnie. Czy można konsumować CBD w drodze do pracy, przed pracą, żeby się pobudzić? Jak najbardziej za. Nie widzę przeciwwskazań. Czuję się pobudzony, czuję się dobrze, zrelaksowany zarazem, ale też i skupiony, pełni gotowy do pracy. Jedynym mankamentem może być to, że no czuć dżambę od nas, tak? I nie każdemu może to odpowiadać, więc jak przygotować szefa na to, że palimy CBD, że jesteśmy świadomi i otwarci? Będzie. Też wam pokażę.